Cześć, pozdrawiam Was dzisiaj z Polski, spod Warszawy, w zimowej scenerii jednej z podwarszawskich miejscowości. Pod Warszawą mamy bardzo dużo takich miejsc, gdzie jest duża liczba ludności, gdzie są piękne stare wille obrośnięte lasem, właściwie zbudowane wewnątrz lasu. Były to często takie jakby planowane miejscowości jako idealne, takie utopijne trochę właśnie podmiejskie miejsca do życia. I one w tej chwili charakteryzują się tym, że jest bardzo dużo drzew, to są często stare drzewa. I to jest wielka szansa dla tych ogrodów, dla ludzi, którzy w tych miejscowościach mają ogrody, ale też i wyzwanie. Chciałem trochę o tym opowiedzieć teraz. Oczywiście pierwsze wyzwanie to widać dzisiaj, kiedy mamy mokry śnieg. Pojawiła się tak zwana okiść, a więc właśnie na takich bardziej rozgałęzionych drzewach ten śnieg powoduje łamanie gałęzi. Dzisiaj też mi przywaliło auto 5 gałęziami, co było taką sporą niespodzianką rano. Natomiast na szczęście nic się nie stało. O, tutaj połamane gałęzie przy drodze. No taka okiść też zawsze trochę oczyszcza drzewostany z takich właśnie słabych gałęzi, więc jak już się złamało, to lepiej niż by się miało złamać i spaść na coś. Jak już spadło sobie na ziemię, to nie jest źle. Tutaj w Zalesiu mamy piękne nazwy ulic, na przykład ulica za 7 górami, ulica Biedronki. To co ja bardzo lubię w tych podwarszawskich zadrzewionych willowych miejscowościach, to duża ilość bluszczu na drzewach. Ten bluszcz znajduje tu dobre warunki do wzrostu, wspina się po drzewach. On w takich miejscach wietrznych, osłoniętych, cierpi w zimie. Zimy są teraz łagodniejsze, no ale jednak cierpi. A tutaj właśnie ma taki zacisza i może się realizować. Owocuje w zimie, daje wtedy owoce ptakom i pięknie wygląda. Tworzy taką atmosferę właśnie zieloną w środku zimy. Kolejne powalone drzewo przy drodze. Wow. Przykład gatunku obcego, ale blisko Polski. Deren jadalny, który był nawet rodzimy dla Polski przed wojną, bo jego naturalny zasięg sięga Przemyśla prawie, po stronie gorzej od strony ukraińskiej. Ale świetny element właśnie dzikiego ogrodu leśnego. Tutaj bardzo dobrze się w Polsce ma. Zresztą zmiana klimatu powoduje, że po prostu jest mu tutaj zupełnie dobrze, więc warto go sadzić. To nie jest gatunek inwazyjny, to jest gatunek, który lekko rozszerza swój zasięg i będzie miał jadalne owoce w jesieni. A teraz pięknie kwitnie. A tu pierwsze forsycje. A tu dwa piękne dęby do wycinki. Popatrzcie, mają czerwone kropki. Zalesie górne. Tak jak powiedziałem wcześniej, zaletą takiego zadrzewionego krajobrazu jest to, że możemy tutaj uprawiać gatunki cienioznośne czy cieniolubne. Natomiast właściwie większość gatunków leśnych też lubi jednak pewien umiarkowany dostęp do światła i posiadanie na przykład jakichś takich prześwietleń na takich działkach zadrzewionych, tak jak tu mamy lukę na przykład. Ono jest korzystne, dlatego że w takim miejscu właśnie częściowo tylko zacienionym już możemy uprawiać więcej gatunków roślin, możemy tworzyć różnego rodzaju rabaty kwiatowe. Natomiast pamiętać trzeba, że drzewa ogólnie to są gigantyczne pompy wyciągające wodę z głębi ziemi, no i transpirujące. One oczywiście zatrzymują wilgoć w powietrzu, tworzą taki fajny mikroklimat, ale też odparowują dużo wody, dlatego runo, jak ten śnieg stopnieje, będzie widać, runo pod drzewami jest, ma mniej wilgoci niż na łące, więc w warunkach niskich opadów, takich jakie takie są właśnie w okolicach Warszawy, no to taki gęsty drzewostan to będzie tutaj tworzył takie miejsce suche, więc jeśli mamy właśnie lekkie prześwietlenie, to wtedy mamy też większą szansę na uprawę takich bardziej wilgociolubnych gatunków z runa leśnego.
Także po prostu trzeba się wpasować, no, trzeba szukać tych miejsc odpowiednich dla każdego z gatunków. Oczywiście ważny jest też skład drzewostanu, bo tutaj dominują sosny. Popatrzcie z drugiej strony, jest czysty drzewostan sosnowy i wtedy rzeczywiście mamy ten wybór ograniczony do takich gatunków zimozielonych, bardziej cienioznośnych. A jeśli mamy tak jak tutaj drzewostan, jakieś klony, dęby, no to wtedy możemy tu wprowadzić geofity wiosenne, zawilce, pierwiostki, miodunki, one tu będą się świetnie miały. No i barwinek, który będzie zarówno dobrze pod sosnami rósł, jak i też pod drzewami liściastymi. Natomiast no teraz o tej porze roku tego nie widać, ale błędem w utrzymaniu posesji takich właśnie leśnych jest to, że wszystko chcemy wygolić kosiarką. Ja bym jednak szedł za tym, żeby zostawiać tutaj roślinność do wysokości pół metra, a jedynie usuwać takie bardziej kłopotliwe rośliny typu na przykład jeżyny, które mogą no uczynić taki ogród nieprzyjemnym do chodzenia, ale wszystko do metra bym zostawiał, bo wtedy właśnie mamy większą szansę na bioróżnorodność. Oczywiście tu w tych ogrodach podwarszawskich też świetnie rośnie cis. Akurat te rozłożyste kultywary, tak jak ten okaz, one od tego śniegu ucierpiały. Tu bardzo dużo widziałem obłamanych właśnie gałązek cisów i tuj. Natomiast ogólnie jako gatunek, zarówno cis pośredni, jak i cis pospolity, one właśnie świetnie w tym mikroklimacie teraz obecnego klimatu Polski i tu właśnie tym mikroklimacie właśnie podwarszawskim sobie funkcjonują, także też no jest cis jest fajną rośliną taką domieszkową, bo też jest owoce są pokarmem dla ptaków. Także patrzmy na drzewostan, oczywiście no zdecydowanie pod liściastym mamy większe możliwości w dosadzaniu różnych rzeczy. Choć oczywiście taki mieszany drzewostan iglasto liściasty też jest dobry, bo drzewa iglaste jednak dają trochę takiej osłony od wiatru czy od silnych mrozów. Natomiast ten właśnie drzewostan liściasty będzie dawał światło na wiosnę i większe możliwości wzrostu roślin wczesnowiosennych. Tu jest jeszcze jedno z możliwości zwiększenie możliwości uprawy roślin jest silne nawożenie kompostem czy no, czymkolwiek tego dna takiego lasu liściastego i wtedy mamy większe właśnie możliwości uprawy takich bardziej wymagających roślin cebulowych, tak jak śnieżyce czy śnieżyczki. Inny temat w ogóle, o który mnie często pytacie, to jest łąka kwietna. Czy można w takich właśnie warunkach podwarszawskich, tak jak tutaj gdzieś w tych lukach, czy nawet pod drzewami, czy tak jak tutaj, mieć łąkę kwietną. Okazuje się, że łąka kwietna w warunkach właśnie takiego dosyć zadrzewionego krajobrazu to nie jest łatwy temat. Ja założyłem kilka takich łąk tutaj w okolicach Warszawy właśnie no i jest problem po pierwsze z liśćmi zalegającymi, które jeśli wysiejemy taką łąkę nawet w lecie, to już w jesieni opadają i ona wtedy zagniwa. Poza tym jest kwestia no, tego właśnie braku wilgoci. No i takie typowe gatunki łąkowe, no, one słabo się rozwijają w takim właśnie środowisku trochę suchym i też no, niezbyt bogatym w światło. Natomiast jeśli będziemy grabić liście i ściółkę, a jeszcze jeśli mamy podlewanie, to wtedy można założyć bardzo ładną łąkę kwietną, nawet w takim miejscu jak tutaj, przy takiej polanie. A tu przykład łąki kwietnej założonej pod Warszawą, właśnie w takim zadrzewionym sosnami ogrodzie. Widzicie taką plamę tutaj kwitnących złocieni. To był początek czerwca, a tu w ogóle sucho, po prostu tu były wysiane kwiaty i teren dokładnie podlewano codziennie. Tu zbliżenie na tą łąkę. A tu popatrzcie, 2 tygodnie później kwitnie głównie rumian barwierski, żmijowiec. Łąka już no, trochę przekwita, robi się sucho. Także powtarzam, przy tych łąkach zakładanych między sosnami bardzo ważne jest ewentualne nawodnienie oraz usuwanie martwych liści, czyli glizia, które może utrudniać rozwój siewek i młodych roślin łąkowych.